Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na porcję histerycznego blędzenia. Zobaczmy po chwili przerwy, co tam słychać u tych naszych wojowniczych Germanów. Dzisiaj o państwach germańskich powstałych na gruzach Imperium Rzymskiego. Troszeczkę cofnijmy się w czasie, bo ostatnio zakończyliśmy już rozważania w epoce Arabów. Cofnijmy się jeszcze na chwilę w czasy, kiedy Cesarstwo Rzymskie, Zachodnie Cesarstwo Rzymskie jeszcze w pełni istnieje, a ci Germanie gdzieś tam żyją sobie na jego rubieżach, zamieszkują Europę Środkową, Europę Wschodnią. Germanie są to bardzo wojownicze ludy, które wywodzą się gdzieś tam ze Skandynawii, które przez wiele dziesiątków lat przemieszczały się właśnie na tychże rzeczonych terenach Europy Północnej, Środkowej i Wschodniej. I są to ludy, które graniczą i sąsiadują z Rzymem w zasadzie niemalże od zarania istnienia cywilizacji rzymskiej. Oczywiście mieli do tych Rzymian daleko, w związku z tym, kiedy ci Rzymianie budują swoje państwo w Italii, jeszcze z tymi Germanami do czynienia nie mają, ale już w czasach Republiki pierwsze kontakty, zazwyczaj wojenne, z tymiż Germanami są. Oktawian August, twórca, architekt Cesarstwa Rzymskiego, pozostawił w swoim takim testamencie zalecenie dla swoich następców, aby granice państwa trzymać na Renie i Dunaju. Względnie próbował przesunąć granice z Renu na Łabę. To się nie udało w wyniku straszliwej klęski, jaką z rąk Germanów poniosą Rzymianie w 9 roku naszej ery w Lesie Teutoburskim. I w zasadzie ten testament Augusta jest realizowany, czyli ta granica przez setki lat będzie utrzymywała się na Renie i Dunaju. Germanie nie są zjednoczeni, czyli Germanie nie tworzą jakiejś jednej potężnej cywilizacji, jednego ośrodka państwowego. Raczej jest to bardzo wiele ludów, wiele klanów, wiele różnego rodzaju kultur, z których w zasadzie nie wyniknęło przed przeniknięciem do państwa rzymskiego jakieś znane nam jednolite państwo. Mówimy o kulturze germańskiej, możemy powiedzieć nawet o cywilizacji germańskiej, ponieważ Germanów jednoczy język, jednoczy ich obyczaj, jednoczy ich tryb życia, religia. To są rzeczy wspólne. Natomiast politycznie Germanie są zdecydowanie podzieleni. Podzielenie to jest nawet mało powiedziane. To jest jakby obszar permanentnej wojny, permanentnego konfliktu pomiędzy poszczególnymi plemionami, które wydzierają sobie łupy, terytoria. To są również wojny wewnątrz tych plemion, pomiędzy poszczególnymi wodzami, frakcjami, byśmy powiedzieli dzisiaj, o władzę. Stąd bardzo wojowniczy, bitni, ludni Germanie przez wiele setek lat nie są w stanie w zasadzie w żaden jakiś taki zorganizowany sposób, trwały sposób Rzymowi zagrozić. Oczywiście, że będą walczyć z tymi Rzymianami, będą na ten Rzym napadać, ale raczej poza wyprawami łupieskimi, grabieżami tutaj nie może być mowy o jakimś wielkim zagrożeniu dla państwa rzymskiego. Nie? To te dwie cywilizacje mają jakby zupełnie różne wizje wojny, zupełnie różne wizje trwania. Zmieni się to, kiedy właśnie na przełomie 4-5 stulecia w Europie pojawią się Hunowie. Hunowie, czyli ludność taka, byśmy powiedzieli, mongolsko-tatarska, która zamieszkiwała gdzieś w okolicach jeziora Bajkał, gdzieś w okolicach jeziora Aralskiego. Ona najpierw zwróci się na wschód, czyli ci groźni wojownicy huńscy pójdą w stronę Chin, zostaną tam przez Chińczyków odparci.
i później dopiero skierują się na zachód. Na nieszczęście dla Rzymian będzie to okres dosyć wzmożonej słabości ich państwa. Wobec tego ci Hunowie nie będą mieli wielkich problemów, by do tego cesarstwa przenikać, ale jeszcze zanim to nastąpi, jeszcze zanim to cesarstwo zostanie przez nich zaatakowane, właśnie jak już wspominaliśmy, Hunowie będą spychać przed sobą te masy germańskich ludów. Hunowie, mówiąc językiem prostszym, odegrają rolę takiego nieświadomego, niezamierzonego zjednoczyciela Germanów. Czyli wspólny wróg zjednoczy ich w pewien sposób, ale nie do końca w walce z nim samym, tylko zjednoczy ich w pewnych celach, w pewnych dążeniach, by ocalić się, i zjednoczy ich w takiej wspólnej decyzji, oczywiście podjętej nie na jakimś, nie wiem, wspólnym zjeździe, prawda, plemion germańskich, tylko każde z tych plemion niejako wybierze osobiście sobie ten cel samodzielnie, ale będzie to dla nich jedyne możliwe wyjście, czyli ruszenie na Rzym. Po przeniknięciu na tereny Cesarstwa Rzymskiego, zachodnio-rzymskiego, o czym więcej żeśmy mówili, te wędrówki nie ustaną. Czyli ci Germanie, te plemiona będą przemieszczały się dalej. Na przykład Gotów. Możemy tutaj sobie prześledzić, jak to mniej więcej wyglądało. A więc około końcówki IV wieku Goci przechodzą, uciekając oczywiście przed tymi Hunami, przechodzą Dunaj. W następstwie wojny z Rzymem pokonują tychże Rzymian w bitwie pod Adrianopolem, o tym też żeśmy wspominali, i ruszają na południe. Ruszają na południe, łupiąc praktycznie całe tereny Bałkanów, zawracają, idą w stronę Italii. W 410 roku będziemy gościć ich w Rzymie, zdobędą i splądrują Rzym. Tam nawet dojdzie do tego stopnia upokorzenia dla Rzymian, że porwana, czy tam wzięta w niewolę jako zakładniczka, zostanie Galla Placydia, czyli siostra cesarza Teodozjusza. Ona odegra jeszcze bardzo wielką rolę w historii Rzymu, w historii upadającego Rzymu, jako jedna z kobiet, która faktycznie będzie rządzić Rzymem za, można powiedzieć, plecami, czy może inaczej rękami własnego męża, własnego syna. Po 40 latach wędrówek, łupieszczych wędrówek, zobaczcie, 40 lat Goci penetrują obszary Środkowego Cesarstwa Rzymskiego. Goci przejdą do Galii. Oni się oczywiście wcześniej jeszcze podzielą, prawda? To jest dosyć skomplikowana historia. Ostrogoci, czyli Goci wschodni, zostaną w Italii, natomiast Wizygoci przejdą do Galii, gdzie na południu Galii stworzą swoje państwo. Tam z kolei będą walczyć z napływającymi tam cały czas Frankami. Frankowie wyprą ich z Galii, z południowej Francji, i tym sposobem Wizygoci osiądą na stałe dopiero w Hiszpanii i tam stworzą swoje państwo. Obok równie wojowniczych Swewów, którzy uciekając również z kolei przed Frankami, zajmą tereny Hiszpanii. Wspomniani Wandalowie, prawda, którzy również kilkadziesiąt lat przemieszczają te tereny, przemieszczają się przez tereny Cesarstwa Rzymskiego, dojdą aż do Afryki Północnej. To jest chyba najbardziej taka spektakularna wędrówka, która przeprowadziła ich z ziem właśnie środkowej Europy aż do Afryki Północnej. Nie wiadomo, w zasadzie nic nie wiemy o tym, by te ludy germańskie kierowały się jakimś takim celem, jakimś takim planem, nie? Czyli w przypadku na przykład tych Wandalów i ich króla Genezaryka, czy to było tak, że oni od razu założyli, że dojdą do tej Hiszpanii? Raczej nie. Po prostu wędrowali, walczyli, szukając jakiegoś fajnego miejsca dla siebie, aż w końcu znajdowali, czy tam byli spychani w jakieś miejsce, gdzie osiadali i rozpoczynali nowe życie. Jak mniej więcej wyglądał rozkład tych ludów
germańskich i jakież to w ogóle były ludy germańskie, bo tak mówimy Germanie, Germanie, ale tutaj damy radę kilka z tych ludów wymienić. A więc postarajmy się wymienić te najpotężniejsze ludy wraz z miejscami, w których te ludy osiadały i gdzie rozpoczynały budowanie swoich zrębowości państwowych na tym, co zastały, prawda? Czyli na tej administracji rzymskiej. Oczywiście tak w 100%, może w największym stopniu tą asymilację z tym światem rzymskim przeprowadzili Frankowie dzięki swojemu potężnemu królowi, bardzo mądremu królowi Chlodwigowi, ale każdy z plemion germańskich, które już oczywiście o wiele, wiele mniej asymilowało się z miejscową ludnością, w jakiś sposób czerpało z tej tradycji rzymskiej i państwa, które budowały, opierały na tej administracji, na tych zrębach, które zastawały właśnie na miejscu. A więc tak, no wspomnieni rzeczoni Wizygoci, czyli Goci zachodni razem ze Swewami, zajęli Hiszpanię. Frankowie zajęli Galię, czyli dzisiejszą Francję. Oni dadzą właśnie, zresztą tak jak ich nazwa sugeruje, początek dzisiejszej Francji. Burgundowie zajmą tereny Francji południowo-wschodniej. Alamanowie rozsiądą się nad Loarą, zostaną w konsekwencji również podbici, pokonani przez Franków. Ostrogoci, czyli Goci wschodni, zajmą, jak było powiedziane, Italię, gdzie powstanie jedno z największych, najpotężniejszych państw germańskich, państwo Teodoryka Wielkiego ze stolicą w Rawennie. Teodoryk Wielki panujący w latach 493 do 526 jak najbardziej jest godnym odnotowania, wspomnienia królem, władcą germańskim. Za młodu przebywający w Bizancjum jako zakładnik nauczył się, zapoznał się z tą kulturą rzymską od lat najmłodszych, przesiąkł nią niejako i uważał się oczywiście za Rzymianina. Państwo, które budował, państwo, które stworzył, budował właśnie na wzór państwa rzymskiego. Przepiękne mozaiki w Rawennie, prawda, które między innymi Teodoryk Wielki po sobie pozostawił. Państwo Teodoryka zostało w konsekwencji pokonane, rozbite przez Bizantyjczyków Justyniana Wielkiego, którzy próbowali odzyskać Italię, odzyskali na krótki czas Italię, próbowali niejako odbudować Cesarstwo Rzymskie, prawda? Pamiętamy to. Na terenach Wielkiej Brytanii, na terenach Anglii, stosunkowo szybko opuszczonych przez Rzymian, mamy również ciekawą mozaikę ludów, ponieważ znajdujemy tam Anglów, znajdujemy tam Sasów, znajdujemy tam również Jutów, którzy przenikają na tereny Wysp Brytyjskich, walczą z miejscowymi Brytami, spychają tych Brytów, walczą z miejscowymi Piktami, którzy dadzą później początek Szkotom na północy. I ci rzeczeni Germanie budują tam system państw, cały system państw, z których powstanie nam w konsekwencji Anglia. Nie? Później powstanie nam w konsekwencji Anglia. Los tych królestw germańskich zazwyczaj był krótki. Tutaj nie można mówić o jakichś trwałych państwowościach, które oni zbudowali. Nie? Państwo Wandalów w Afryce nie przetrwa, zostanie pobite przez Bizancjum, jak wspomniane państwo Teodoryka Wielkiego, państwo Ostrogotów. Wizygoci z kolei zostaną po 200 latach pokonani przez Arabów. Część tych plemion, tych państw, jak Burgundowie czy właśnie Alemanowie, zostaną pokonani przez swoich pobratyńców, w tym przypadku przez Franków. Ale ten proces będzie nieustawicznie trwał. Czyli ta wędrówka ludów, te przemieszczanie się tych ludów, tworzenie i upadanie nowych państw cały czas istnieje. Kiedy przykładowo,
kiedy z Italii Bizantyjczycy pozbędą się Ostrogotów, sami zbyt długo nie będą tam gościć, ponieważ zwalą się na nich kolejne ludy germańskie, ludy Longobardów, już jedna z ostatnich fal najazdów. Ci Longobardowie z kolei znowu wyrzucą tych Bizantyjczyków z północnej, środkowej Italii i zajmą te tereny dla siebie. Zresztą jedna z krain Włoch Północnych, Lombardia, nosi swoją nazwę właśnie na pamiątkę tychże historycznych Longobardów. Także tam cały czas się kotłuje, to się wszystko zmienia. Jedynie na wyspie brytyjskiej, na wyspach brytyjskich w Anglii powstaną pewne trwałe, dłużej istniejące jednostki państwowe i właśnie Frankowie również stworzą dosyć trwałe podstawy, dosyć trwały zręb państwowy pod przywództwem swojego właśnie króla Chlodwiga. Tutaj warto nadmienić, że Chlodwig nie tylko jest takim architektem państwa Franków, ale w 496 roku przyjmuje chrzest. Jest to bardzo ważne wydarzenie, ponieważ większość Germanów, którzy przychodzą do świata rzymskiego, są już chrześcijanami. W zasadzie w obrządku ariańskim, w tej takiej herezji, byśmy powiedzieli, ariańskiej, tej odmianie chrześcijaństwa, oni są chrzczeni. Natomiast Chlodwig chrzci się w tym obrządku katolickim, zyskując poparcie papieża również, nawet taką rangę. Obrońcy papieża, późniejsi władcy Franków będą mieli taką rangę, będą urastać, pomimo że byli jednymi z ostatnich, którzy przyjęli chrześcijaństwo, byli jednym z najdzikszych tych ludów germańskich, ale zaczną Frankowie powoli urastać do roli obrońców, czy takich zjednoczycieli, powrotnych zjednoczycieli świata zachodniego. Oni powstrzymają inwazję Arabów w bitwie pod Poitiers. Oni ocalą przed Longobardami papieża. Oni wreszcie zbudują najtrwalsze państwo postgermańskie, byśmy powiedzieli, czy też po prostu państwo germańskie. A dynastia Merowingów, która właśnie będzie rządzić Frankami, była jedną z najpotężniejszych, najbardziej znanych dynastii właśnie państw germańskich. Nie bezpośrednio Merowingowie, ale państwo Franków wyda w końcu na świat chyba najpotężniejszego i najbardziej znanego władcę wczesnego średniowiecza, jeśli w ogóle nie najbardziej znanego władcę średniowiecza, czyli Karola Wielkiego. Ale o państwie Karola Wielkiego powiemy sobie w odcinku oddzielnym, prawda? Nie będziemy tutaj tego łączyć. Jak się domyślacie, ogromną rolę w tej nowej Europie, w tej nowej rzeczywistości, bardzo burzliwej i ciągle zmieniającej się, pełni Kościół jako jedyna trwała instytucja z jakimś aparatem, z jakimiś ludźmi, z jakimiś urzędnikami, byśmy powiedzieli. Instytucja w sposób ciągły przenosząca tradycje rzymskie, z którą Germanie muszą się liczyć, z którą chcą się liczyć. Tutaj zaczyna się w tym świecie germańskim powoli budować pozycja Kościoła, jaką tenże będzie utrzymywał praktycznie przez całe średniowiecze, no i nie tylko. Prawda? Zresztą nie sposób tu nie wspomnieć o roli papieży, ponieważ poza tą germańską władzą świecką mamy tu cały czas tą władzę duchową, władzę papieską. Ta władza zaczyna powoli sięgać również po władzę świecką, czyli to właśnie w czasach królestw germańskich, barbarzyńskich, papieże usamodzielnią się na tyle, że stworzą swoje własne państwo, świeckie państwo w Italii Środkowej. Korzystając z tego zamętu, korzystając z sytuacji w Italii, korzystając ze swojej pozycji, z ugruntowanego takiego miru wśród ludności, papieże zamieniają się w takich władców również i świeckich. Zresztą z tego okresu pochodzi chyba jedno z najsławniejszych fałszerstw w historii Kościoła, tak zwana darowizna Konstantyna, czyli sfałszowany dokument
dosyć nieudolnie sfałszowany dokument, jakoby Konstantyn Wielki miał przekazać papieżom rolę równą cesarzom, prawda? I zaprosić tychże papieży do pełnienia również funkcji świeckiej. I już zresztą w samym średniowieczu bardzo mocno podważano autentyczność tego dokumentu, ale to pokazuje nam, skąd niejako ta rola tego biskupa Rzymu, który, przypomnę, jest tylko i wyłącznie, czy tam był tylko i wyłącznie zwykłym biskupem. Skąd ta rola nagle tak wyewoluowała do przywódcy całego świata chrześcijan zachodnich, przynajmniej do pewnego momentu w dziejach. Na samym początku oczywiście taką rolę przywódcą pełni cesarz, no później ze zrozumiałych względów tego cesarza już nie będzie, a Kościół przetrwa. No ktoś tą lukę musi zapewnić, zapewnia to papież, no i ci królowie germańscy, ale tu cały czas Kościół bardzo chytrze patrzy na te łakome kawałki, jakby tu te łakome kawałki tej układanki politycznej tego świata, jakby tu swoją władzę powiększyć, prawda? No i to się w konsekwencji im udaje, między innymi za sprawą tego sławnego, sfałszowanego dokumentu, tak zwanej darowizny Konstantyna. Najważniejsze z tych plemion germańskich, jak już wspomniałem, to są oczywiście Frankowie. Pozostałe państwa będą istniały dosyć krótkotrwale, jak żeśmy sobie wymienili, natomiast to państwo przetrwa bardzo, bardzo długo. Rozpocznie później swoje podboje, obejmie swoimi wpływami Italię i Wyspy Brytyjskie i stworzy nam podwaliny średniowiecznej Europy. Ale tak jak już wspominałem, to jest historia troszeczkę późniejsza. O tym powiemy sobie w następnym odcinku, na który serdecznie zapraszam. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Thank you.